związany z tym, że absolutnie bankowość, w sensie dojrzałości, jeżeli chodzi o informatykę dla firm, jest liderem. To, co pokażemy, wierzę mocno, pomoże Państwu być dalej na topie, pomoże Państwu być bardzo nowoczesnymi. Przed informatyką stoi wyzwanie takie, że trzeba obsłużyć nieprzewidywalność tego kierunku. Tak? Dzisiaj nie wiemy, w którą stronę banki pójdą. Musimy tworzyć takie rozwiązania, które są bardzo przyjazne dla klientów, dla różnych klientów z różnych grup wiekowych i rozwiązania, które bardzo łatwo dają się i bardzo szybko dostosowywać do zmieniającej się oferty banków. Ja myślę, że dla informatyki to jest dzisiaj ogromne wyzwanie. Wielokanałowość, właśnie digitalizacja spowodują, że rola oddziału bankowego będzie dużo bardziej merytoryczna niż dzisiaj. Przejdzie to z fazy bardziej serwisowej, tak jak to dzisiaj wygląda, i wiele bardzo często obsługiwanych osób ma proste potrzeby i te będą w dużej mierze już w zasadzie dzisiaj są i będą w coraz większym stopniu rozwiązywane poprzez kanały elektroniczne. Natomiast oddziały będą się zajmować w prawdziwym sensie tak zwanym bankowaniem, tak? Czyli pomocą klientowi w rozwiązywaniu jego poszczególnych potrzeb finansowych. Banki teraz podejmują wyzwanie tego, żeby stać się mobilne, żeby od własnej tradycyjnej bankowości przejść właśnie do takiej, która jest zorientowana na mobilność, szybkość, socjalność. I wspólnie z partnerem takim jak Asseco budujemy rozwiązania, które będą pomagały naszym klientom. System Customer Banking Platform to kwintesencja omnikanałowości. To tutaj użytkownik może liczyć na to, że jego doświadczenia z używania systemu na różnych platformach sprzętowych, czy na telefonie, czy na tablecie, czy na komputerze, będą zachowane. Żeby zaprojektować dobre doświadczenia użytkownika, takie spójne, omnichannelowe, prawdziwe, trzeba wyjść spoza biurka. Bank się powinien mnie nauczyć, powinien wiedzieć, które usługi i które produkty powinny być dla mnie dostępne, których potrzebuję, czasami trochę zgadując, ale dając mi to wrażenie, że mnie zna, że daje mi to, czego ja naprawdę potrzebuję.